Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film, który jestem Wam winna już od jakiegoś czasu, a przynajmniej od początku grudnia, bo część z Was na pewno wie, że taką moją grudniową tradycją są vlogi, vlogmasy tak zwane, a w tym roku ich nie ma i cały czas o nie pytacie. Jest mi już bardzo niezręcznie, dlatego że ja wyjaśniłam powód ich braku na Instagramie, ale też wiem, że nie wszyscy mnie tam śledzą, więc tutaj też takie wyjaśnienie powinno się pojawić. I sama nie czuję się do końca komfortowo z tym, że na moim kanale ostatnio są tylko testy sprzętów. Wynika to z tego, że to jest moja praca i nie wszystkie filmy, które tutaj dodaję, są skierowane do Was, do moich stałych odbiorców. Część z nich jest nagrywana typowo pod wyszukiwarki dla osób, które szukają informacji na jakiś konkretny temat, na przykład właśnie poszukujących testów sprzętów, które zamierzają kupić. I wierzcie mi, że te filmy są potrzebne, że ludzie z nich korzystają i że ja nie przestanę ich nagrywać, dlatego że to jest też bardzo ważny element mojej pracy. Ale tak jak mówię, mimo że nikt z Was nie powiedział mi nic uszczypliwego na ten temat, za co bardzo dziękuję, to ja sama nie czuję się tak do końca w porządku z tym, że innych filmów na moim kanale ostatnio nie ma. Będzie teraz bardzo fajny film, moim zdaniem, o moich ekologicznych patentach. Podsumuję wszystko, co ja robię w swoim gospodarstwie domowym i w swoim życiu, żeby być bardziej ekologiczną. To też będzie film sponsorowany, ale to lokowanie produktów tam będzie, myślę, że bardzo naturalne. To są głównie sprzęty, z których ja sama korzystam. I poza tym w tym filmie będzie bardzo dużo innych ciekawych informacji. Więc już teraz zapraszam Was do oglądania, a dzisiaj przybywam z taką małą życiową aktualizacją, bo część z Was nie wie, co się u mnie ostatnio zadziało. A wydaje mi się, że to w kontekście tego braku vlogów ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim mamy pandemię, to żadna nowość i odpadło mi bardzo wiele miejsc, które mogłabym teraz w tym grudniowym czasie odwiedzać i które mogłabym Wam tutaj pokazywać, więc na początku uznałam, że ciężko będzie w tym roku nagrywać vlogmas. Przepraszam, jeżeli tracę ostrość, no ale takie mamy światło. Druga sprawa jest taka, że w moim życiu zaszły dosyć poważne zmiany, chociaż jak widać po moim otoczeniu nie aż tak poważne, bo cały czas mieszkam w tym samym miejscu, więc tutaj nie ma jakichś wielkich rewolucji, ale kilka miesięcy temu rozstałam się z Wojtkiem, to był prawie 17-letni związek, więc spędziliśmy razem prawie całe dorosłe życie. I mówię to teraz z uśmiechem na twarzy, dlatego że to wszystko naprawdę wyszło nam na dobre. Ja od początku tak czułam, stąd też taka decyzja, ale teraz z perspektywy tych kilku miesięcy jestem o tym przekonana, że w sytuacji, kiedy dwoje ludzi w związku przestaje się uszczęśliwiać, to powinni sobie zrobić miejsce w życiu na coś innego, lepszego, fajniejszego i w naszym przypadku właśnie tak było, tam nie było absolutnie żadnego dramatu, my nadal bardzo się przyjaźnimy, wspieramy się, cały czas mamy kontakt, widujemy się, jak potrzebuję jakiejś męskiej pomocy w domu, to Wojtek zawsze mi pomaga i on też na mnie może liczyć. To, co jest też ważne z Waszego punktu widzenia, to to, że podzieliliśmy się psami i to bardzo często pojawia się w Waszych pytaniach. Na jakiej zasadzie nastąpił ten podział? A odpowiedź jest bardzo prosta. My mieliśmy to ustalone od dawna, że jeżeli się rozstaniemy, bo zawsze braliśmy to pod uwagę, ja nie mam takiego podejścia do związków, że jest jeden do końca życia, bo uważam, że najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym i że jeżeli się nie jest, no to wtedy warto jednak rozważyć rozstanie. Więc zawsze byłam przygotowana na to, że to może kiedyś nastąpić i kiedy adoptowaliśmy Emi, od razu ustaliliśmy, że w razie czego Wojtek bierze Lunę i ja biorę Emi, co później się jeszcze bardziej tak utwierdziliśmy się w tym przekonaniu, dlatego że Luna jest psem dosyć leniwym, niezbyt wymagającym, jeżeli chodzi o spacery, a Emi wręcz przeciwnie, Emi jest bardzo aktywna, Emi potrzebuje długich spacerów i tylko ja, jako osoba, która pracuje w domu i ma więcej czasu, mogę jej to dać. Poza tym, jak pewnie część z Was wie, adoptowaliśmy ją jako totalnie dzikiego psa. Ona potrzebowała dużo czasu, żeby się oswoić i zdecydowanie, no może dobra, nie zdecydowanie, ale trochę jednak bardziej zżyła się ze mną, bo ja pracowałam w domu i spędzałam z nią więcej czasu, dlatego nie wyobrażam sobie, żebym teraz miała ją porzucić w jakikolwiek sposób. Oczywiście bardzo tęsknię za Luną. Rozstanie z Luną było dla mnie bardzo, bardzo w tym wszystkim trudne, ale to, że się widujemy i to, że cały czas mamy kontakt, bo i tak wysyłam jej zdjęcia i wiem, co u niej, to bardzo mi pomaga. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w moim życiu. Mój tegoroczny grudzień wygląda zupełnie inaczej niż poprzednie. Chociaż też nie do końca, bo ja zawsze w grudniu starałam się często spotykać ze znajomymi, jakieś spotkania przedświąteczne, pieczenie razem pierniczków i tym podobne rzeczy, to zawsze było grane. Ale w tym roku jednak jest tego trochę więcej.
tych relacji z ludźmi w moim życiu, no ale tak to zazwyczaj bywa. Po rozstaniu ma się więcej czasu dla znajomych, bardziej się dba o te wszystkie relacje i u mnie też tak się właśnie wydarzyło. Ja wiem, że bujne życie towarzyskie, podkreślam, jak na mnie oczywiście, dziwnie też brzmi w okresie pandemii, więc tutaj kolejna aktualizacja. Ja chorowałam na COVID-19 w listopadzie i tutaj nawet trudno jest mi używać słowa chorowałam, dlatego że jestem tą szczęściarą, która przeszła tę chorobę niemalże bezobjawowo. Ja czułam się zupełnie normalnie, bardzo dobrze. Może tylko jak tak później połączyłam fakty, to rzeczywiście zaczęłam mieć duże problemy z koncentracją. Przykładowo nagrywałam ten film z porównaniem wyciskarek, to jest ostatni film na moim kanale i bardzo dużo czasu mi to zajęło, wierzcie mi. Dlatego, że byłam bardzo rozkojarzona, bardzo leniwa, nie mogłam się w ogóle do tego zebrać i to było w tym samym czasie, kiedy straciłam węch i smak, tak niemalże nagle, bo na początku czułam troszeczkę słabiej, następnego dnia już mogłam sobie włożyć coś pachnącego, na przykład olejek eteryczny do samego nosa i w ogóle go nie czułam, tak samo nie czułam smaku, jedyne co to czułam, że coś jest kwaśne, ale to nie było dla mnie kwaśne, tylko po prostu czułam, że to smakuje troszeczkę inaczej. Całość trwała u mnie dosłownie kilka dni, po tym czasie zaczęłam stopniowo odzyskiwać najpierw węch, potem smak, także generalnie całe niedogodności zamknęły się mniej więcej w tygodniu, ale oczywiście odizolowałam się na 10 dni. Po 3 tygodniach zrobiłam badanie przeciwciał, mam te przeciwciała, ja nie testowałam się w trakcie choroby, nie będę tutaj wnikać w szczegóły, w ogóle od razu Wam mówię, że nie wdaję się w covidowe dyskusje, jeżeli ktoś zamierza tutaj uskuteczniać w komentarzach jakieś teorie spiskowe i tym podobne rzeczy, to ja na to nie reaguję, nie wiem, czy w ogóle będę publikować komentarze, które uznam za szkodliwe społecznie. I tyle, jeżeli chodzi o COVID. Ja w tym momencie mogę odrobinę wyluzować, ponieważ jestem ozdrowieńcem i oczywiście wiem, że to nie jest stała odporność i że jeszcze mogę zachorować jak najbardziej, z tym, że no myślę, że w najbliższym czasie to jest mało prawdopodobne, ale troszeczkę mogę się wyluzować, tak to nazwijmy. Zresztą wydaje mi się, że też ta korona przytrafiła mi się w naprawdę najbardziej odpowiednim momencie. I czasami aż nie mogę uwierzyć, jak to wszystko się w życiu układa. Ja się cieszę, bo teraz mogę z trochę większym zaangażowaniem działać w ramach wolontariatu. Nie wiem, chyba tutaj na kanale nigdy o tym nie mówiłam, że w tym roku, na początku roku zostałam wolontariuszką w Stowarzyszeniu Mani Bracia Ubogich. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się wolontariatem towarzyszącym dla osób starszych. Chciałabym w ogóle nagrać na ten temat osobny film. Jest już post na moim blogu, ale chciałabym szerzyć bardziej tę tematykę i ja oczywiście w okresie pandemii miałam kontakt z moją podopieczną tylko telefoniczny, dlatego że ja cały czas gdzieś tam jakiś ten kontakt z ludźmi miałam, bo chociażby chodziłam na taniec, więc nie chciałam się widywać z moją podopieczną, ale teraz dzięki temu, że już jestem w grupie bezpieczniejszej, tak to nazwijmy, będę mogła spotkać się z nią, oczywiście też z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa przed świętami. Co bardzo mnie cieszy, bo brakuje mi takiego kontaktu na żywo w ramach tego wolontariatu. I to by chyba było już naprawdę wszystko. Patrzę, jak mi idzie z czasem, całkiem nieźle. Już teraz zapraszam Was na ten film o ekologicznych patentach. Prawdopodobnie będzie po świętach, bo wydaje mi się, że wcześniej się z tym wszystkim nie wyrobię. Jestem bardzo ciekawa, co tam u Was, czyje vlogmasy oglądacie, kiedy nie ma moich. Ja szczerze mówiąc w tym roku nie oglądam żadnych, nawet Ani z kanału Ania Vlog. Nie widziałam jeszcze ani jednego filmu, w ogóle mam bardzo duże zaległości u niej na kanale, ale u mnie jakoś tak ostatnio wszystko mocno zakręcone. Więc dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną tych prawie 10 minut i mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję i że będziecie ze mną na Instagramie, bo zapraszam Was tam. Tam dzieje się zdecydowanie więcej, tam możecie być ze mną w stałym kontakcie, tam też jest mój lifestyle, więc widzimy się tam. Link macie oczywiście w opisie pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!